Carles Puyol postanowił zakończyć karierę. Wielki kapitan po tym sezonie opuści Barcelonę. To może być niepowetowana strata. O ile Messi jest Barcy uśmiechem, Busquets płucami, a Xavi mózgiem, Puyola godzi się określić mianem serca zespołu. Zwołałem to spotkanie, by powiedzieć wam, że z końcem sezonu odchodzę z Barcelony. Porozumiałem się już z klubem co do rozwiązania mego kontraktu, który miał obowiązywać jeszcze przez 2 lata. Po 2 ostatnich operacjach walczę o odzyskanie dawnego optymalnego poziomu. Mecze kończę jednak z bólem, w kolanie zbiera mi się płyn. Dlatego po konsultacji z chirurgami, którzy mnie operowali, podjąłem taką, a nie inną decyzję. To słowa zawodnika, którego wielkie problemy ze zdrowiem rozpoczęły się w 37. kolejce sezonu 2011-2012 w meczu ze Spaniolem, kiedy doznał urazu, który najpierw wykluczył go z udziału w Euro 2012, a potem nie chciał dać się wyleczyć. Do La Masii Carles Puyol trafił w 1995 roku. Miał wtedy taką samą fryzurę jak dziś. Debiutował w lidze w 1999 roku jako prawy obrońca. Nikt wtedy nie przypuszczał, że zostanie jednym z najlepszych stoperów w historii futbolu. W pierwszych meczach w reprezentacji Hiszpanii grał po lewej stronie defensywy. Od wielu lat Puyol słynie nie tylko z wielu pięknych, czystych interwencji. W 650 oficjalnych meczach dostał tylko jedną czerwoną kartkę, ale przede wszystkim z tego, że nigdy nie traci ducha, wiary w sukces, potrafi zarażać nią także kolegów. Jest również przydatny pod bramką rywali. W swojej karierze strzelił łącznie 20 goli, 18 dla Barcy i 2 dla La Rochy. Najważniejsze, najpiękniejsze bramki to trafienie w słynnym klasyku z 2009 roku, w którym Barca pokonała na Santiago Bernabeu Real 6-2 i bramka z półfinału Mistrzostw Świata w RPA przeciwko Niemcom. O wyjątkowości Puyola decyduje jednak coś zupełnie innego. Jak bodaj żaden inny współczesny piłkarz przestrzega zasad fair play. Szanują go nawet kibice Realu Madryt, bo nigdy nie narzeka po porażce swego zespołu na żadne czynniki obiektywne. Potrafi przyznać, że rywal był lepszy. Pewnego razu kolega biegł na skargę do sędziego Grand Derby z zapalniczką rzuconą z trybun Santiago Bernabeu. Puyol mu ją wyrwał, cisnął za linię końcową i kazał grać. On po prostu brzydzi się tanimi chwytami, jakich często i mają się współcześni piłkarze. To on wreszcie był architektem porozumienia między piłkarzami Realu i Barcelony w reprezentacji, choć przecież firmowali je Casillas i Xavi. To porozumienie pozwoliło zdobyć drużynie Mistrzostwo Europy i Świata. Zawsze miał ogromny autorytet u kolegów. Świadczy o tym choćby to, że kapitanem Barcy został już w 2004 roku, kiedy to partnerzy, choć nie był najstarszy w zespole, jednogłośnie powierzyli mu opaskę. Carles to kapitan idealny, mówił o nim Pep Guardiola. Bez Puyola ani Barcelona nie będzie taka sama jak była, ani reprezentacja Hiszpanii. Pewnie obie drużyny sobie poradzą jak La Rocha podczas Euro 2012. Nie ma jednak wątpliwości, że odchodzi piłkarz niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Będzie nam go brakowało, zarówno na boisku, jak i poza nim. Sami jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo, powiedział Leo Messi.